1, 2, 1, 2, 3. Na program zaprasza mecenas kanału GAN TV, dostawca sejfów i szaf na broń, firma sejfy.pl. Partnerem odcinka jest firma Fomej, dostawca sprzętu optycznego do fotografii i łowiectwa. www.fomej.pl. Dzień dobry, jest poniedziałek, 4 kwietnia. Andrzej Leszczyński, GanTV.pl, witam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już po porannej kawce, jak nie, to koniecznie Was zapraszam. A ja czekałem specjalnie z nagraniem tego porankowego powitania i początku tego odcinka, bo jestem po fantastycznym weekendzie 2 i 3 kwietnia. A co się takiego stało? Zacząłem po 2 latach, odkąd skończyłem staż łowiecki, kurs na myśliwego. I muszę Wam powiedzieć, że te 2 dni wykładów to rzeczywiście, jak się okazuje, mini studia. No i tym właśnie wstępem chciałem Was powitać w tym odcinku, bo jego tematyka absolutnie będzie z łowiectwem związana. Na początek dostałem jeszcze taki fajny bajer od kolegów myśliwych, zresztą ten kubek też to niby łuska kalibru 12,70, ale tak naprawdę nożyk, który przyda się nam do fajnych rzeczy, które dostaniecie, zapisując się na kurs na myśliwego, to po prostu podręczniki, bo tak jak wspomniałem, łowiectwo w Polsce to nie jest taka dziedzina, że tak powiem, nie, to nie jest w kij dmuchał. Tu się trzeba pewnych rzeczy nauczyć. Po raz pierwszy przy Was odpakowuję moje książki, z których będę uczył się do egzaminu. I to nie jest wszystko. To są 2 dosyć potężne tomy o łowiectwie, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, które są Wam potrzebne później do egzaminów. Tak wyglądają te książki. Dosyć potężne 2 encyklopedie. Pięknie wydane, ale to nie o wygląd chodzi, chociaż też, bo miło taką książkę trzymać w ręku, tylko informacje, które są w tych książkach zawarte. Macie tutaj ilustracje, wszelkie informacje związane z biologią zwierzyn, z tropami. I niestety, wszystkiego tego trzeba się nauczyć do egzaminu, który już niebawem. To nie wszystko oczywiście. W pakiecie dostajecie jeszcze takie małe 3 pozycje. To regulamin polowań, dosyć istotna pozycja. Statut Polskiego Związku Łowieckiego, który powie Wam, jakie są akty prawne związane z łowiectwem w Polsce, po co ono jest, jakie spełnia role, jakie spełnia zadania. Oraz prawo łowieckie w tych 3 dosyć cienkich, może nie broszurkach, ale książeczkach, także znajduje się wiele zagadnień, które musicie zgłębić po to, żeby zostać myśliwym. Ale to nie jest tak, że to jest jakaś kara nałożona na ludzi, którzy chcą zostać myśliwymi. To jest rzeczywiście bagaż wiedzy. Wiem to już po 2 dniach tych wykładów, które posiąść trzeba na temat zwierzyny, na temat bezpiecznego obchodzenia się z bronią, na temat regulaminów polowań. Jeśli pamiętacie, to książka już zupełnie osobna. Naszym gościem był Krzysiek Turowski, który też będzie jednym z wykładowców w ciągu tych 10 dni. To jest 5 weekendów w sumie, jeśli chodzi o kurs myśliwski. Bardzo fajna książka, która jest świetnym wstępem do łowiectwa, bo pierwszy element tej przygody to jest roczny staż łowiecki. Chodzenie po lesie ze znajomymi myśliwymi, którzy Was zapoznają, opowiadają, czym jest ten las, czym jest łowiectwo, co się robi. Będziecie budować ambony, sprzątać las, robić podsypy, dokarmiać zwierzynę na przykład solą zimą. Bardzo fajna książka, ponad 300 stron, które świetnie przygotowują w bardzo przystępnym języku do tego, z czym się trzeba będzie zmierzyć. Ale tematem dzisiejszego odcinka jest bardzo ciekawy test. Otóż jakiś czas temu od firmy Fomej otrzymaliśmy lornetki. Dlaczego lornetki? Dlatego, że jeżeli przez pierwszy rok będziecie się po lesie poruszać, to waszym takim głównym narzędziem, którym się będziecie posługiwać po to, żeby las oglądać, to właśnie takie urządzenie optyczne. Jeszcze nie broń. Oczywiście można się posiłkować jakąś lunetą, można popatrzeć przez lunetę na sztucerze, jeszcze nie oddając strzału, ale taka nieduża, fajna lornetka to świetne narzędzie obserwacyjne na początek łowieckiej przygody, żeby z tym lasem się zapoznać. I to właściwie tyle tytułem wstępu.
Chciałbym powiedzieć, oddaję głos do studia, ale powiem halo, halo Wojtku, halo, halo Mietku, a waszym teraz przewodnikiem przez najbliższe parę minut będzie Piotrek Młotkowski, mój serdeczny kolega, który te lornetki przez pół roku ostro testował w lesie, a oto co ma wam o nich do powiedzenia. Lornetka w życiu myśliwego, po co jest? Niestety rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń mocno zmodelowało sposób polowania w dzisiejszych czasach, rozszerzając nam nasze możliwości o możliwość użycia wszelkiego rodzaju wspomagaczy typu noktowizja, termowizja. No jednak podstawowym urządzeniem wspomagającym myśliwego jest nadal lornetka. Jakie cechy lornetki są ważne w łowiectwie? Do tej pory lornetka była używana do rozpoznania celu zarówno w dzień, jak i w nocy. Utarło się, że taka lornetka powinna posiadać co najmniej 8-krotne powiększenie i średnicę obiektywu co najmniej 56 mm. Dlaczego 56 mm? Dlatego, że tak jak w obiektywie aparatu, ta średnica daje jak największą ilość światła, która dociera do naszego oka lub w przypadku aparatu do przetwornika. Niestety wiąże się to z dosyć dużą wagą lornetki, która głównie ważna jest przy polowaniu z podchodu. W przypadku polowania z ambony jakby waga jest rzeczą marginalną, ponieważ przychodzimy na ambonę, siadamy, odstawiamy lornetkę, w każdej chwili możemy ją podnieść, popatrzeć, a polując z podchodu, niestety większość czasu lornetkę dźwigamy na swoim karku. Średnia waga takiej lornetki zaczyna się od 1100 gramów. Obniżenie wagi albo odbywa się przez zmniejszenie jakości korpusu, albo wprowadzanie nowych materiałów, przy czym też powoduje to wzrost ceny lornetki, tak? Około pół roku temu dostaliśmy od firmy Fomej dwie lornetki do testów. Firma Fomej w zasadzie jest bardzo mało znaną firmą. Ona do tej pory zajmowała się produkcją sprzętu dla fotografii. Takie rzeczy jak lornetki czy lunety celownicze były bardzo mało znane. Jest to czeska firma, jakościowo, szczerze mówiąc, sprzęt optyczny nie odbiega w żaden sposób od obecnie dostępnego na rynku pokrewnych producentów, na przykład Meopty. Z drobną tylko różnicą, ponieważ producent wyszedł naprzeciw myśliwym, którzy polują między innymi z podchodu i wprowadził szkła o mniejszej średnicy, czyli nie 56 mm, a 52. Powoduje to, że w przypadku lornetki o parametrach 8x52 jej waga wynosi około 850 gramów, natomiast w przypadku lornetki z 10-krotnym powiększeniem bez zmiany wielkości to około 950 gram. Wszystkie te lornetki produkowane przez firmę Fomej posiadają pryzmaty ze szkła BAK4, które stosowane są w optyce Zeissa. Po pół roku użytkowania lornetki o powiększeniu 8-krotnym i 52 mm średnicy okularu. Jakie są jej atuty? Obraz jest bardzo czysty, spokojnie widać na odległość 200-150 metrów. Dodając jeszcze, że lornetka jest w bardzo ciekawym segmencie cenowym,
to naprawdę na początek przygody z polowaniem jest to bardzo dobry wybór. Ja oprócz lornetki używam jeszcze optyki firmy Fomej. W tym przypadku akurat jest to celownik o powiększeniu od 4 do 16. Mimo, że jest to stara luneta, bo ma około 15-16 lat, to obraz nadal jest czysty, wyraźny. Często, gęsto sztuce z tą optyką zabierany jest przeze mnie na noc, bez potrzeby noszenia ze sobą termy lub noktowizora. Oprócz lornetek, tu o powiększeniu 8-krotnym, tu o powiększeniu 10-krotnym, co jeszcze znajdziecie w pudełku? No, pudełko jest dosyć solidne, wysuwane. Po otwarciu w środku znajduje się futerał, pasek do futerału, pasek neoprenowy do lornetki, całkiem przyjemny zresztą w noszeniu i miękki, i ściereczka do czyszczenia szkła oraz osuszacz, którego nie jemy. Wracając do atutów tej lornetki, no to kilka godzin polowania, chodzenia po lesie ze sprzętem, czy to lornetka, czy karabin, zaczynamy odczuwać już ten ciężar i tak naprawdę przychodzi taki moment, gdzie każde 100 gram odciążenia, tym bardziej na karku, robi swoje. Atutem lornetki są też powłoki, które firma Fomej używa. Dzięki temu, wsiadając, wysiadając z samochodu przy niskich temperaturach, lornetka nie paruje nam ani na zewnątrz, ani wewnątrz, tak? Mam nadzieję, że już wiecie więcej, po co jest lornetka w życiu myśliwego i że to także fajne narzędzie, po prostu, nawet nie będąc myśliwym, żeby pochodzić po lesie i poobserwować przyrodę. Niespodzianka specjalnie dla Was, dla widzów naszego kanału. Jeżeli wejdziecie na stronę fomej.pl, to tam wszystkie lornetki z serii Forman możecie kupić z 10% rabatem na hasło GUN TV. GUN TV, bez spacji, dużymi literami wpiszcie w okienko kodu rabatowego i 10% specjalnie w porozumieniu z nami dostajecie na zakup tych właśnie lornetek Foremana. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, łapka w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Andrzej Leszczyński, do zobaczenia.